Hej, hej, witam wszystkich niedzielnie z tej strony i oczywiście zapraszam na kontynuację naszych przygód w grze o tron. No dobrze, jak najszybciej odpalamy, czytamy, wczytujemy stan gry i zaczynamy. This looks Zobaczymy. Like the place. This is definitely the place. So, who are we dealing with exactly? Pit fighters. O, gladiatorzy. Two go in, one comes out. Day after day. No rules, but kill. Anyone who can survive that is capable of anything. They're crazed savages. But one pit fighter is worth any 10 cell swords. If you can convince them to fight for you. 10 jest jak setka. No nie jestem taki don't pewien. Expect to charm them or reason w pojedynczej walce pewnie tak, lucky, ale w czasie bitwy, tak jak się walk out with our heads. Zanosi tam u nas, to nie będzie to miało aż takiego znaczenia. Bo oni nie będą mieli szansy się wykazać w tłumie. To jest właśnie ten problem. Myślę, że musielibyśmy ich przynajmniej 50. No zobaczymy. Wow. Chyba kogoś tutaj krucili o głowę. Czyżby swoich szefów wcześniejszych? Myślę, że zdeczka tak. Posągi, okay. Must make you feel pretty good, seeing the masters overthrown. They're not gone. They're just on their knees. And when they get back to their feet, they'll be more dangerous than ever. Wieża? No to się niewiele dowiedzieliśmy. Odwróć się, chłopie. Ja chcę zobaczyć te główki. O, jest. You did what? Szybka piłka. Trust me. You don't want to get involved, Asha. Dobre. Dobra, ale te głowy to ja chcę zobaczyć. Your friends have been busy. Let's hope our heads don't end up here. No dobra. A tutaj jest, a ten mepek, kto on, co on tu robi? Żyje czy jest już jako ozdoba? Trudno powiedzieć, nie? Kacie, zwiedzę jeszcze sobie trochę ten pokój, nazwijmy to pokojem. To miejsce bardziej. Halo, halo, o właśnie. Na ciała. Spójrz, spójrz, spójrz. The servants and guards of this house. They killed them all. Why? Some of these must have been slaves too. Because they felt like it. That's a good enough reason for this lot. No dobra. Niekoniecznie jestem przekonany, że chcemy ich mieć u siebie. W naszej, powiedzmy to, armii. Co tutaj jeszcze ciekawego? Ma jakieś ciałko bez głowy też? Tak. To chyba szefo. You think this was their master? I wonder which one of those heads on the table was his. I think I can live without solving that puzzle. No dobra. Pójdziemy do nich. Zobaczymy, co będziemy mogli z nimi zrobić, jeśli w ogóle. O, kolejny leci. No dobra. One last thing. They're not fond of strangers. Or anyone who shows weakness. Or fear. Or really any highborn pricks with lily letters like you, little brother. I can handle this. Huh? After you then. Well, if it isn't Beskar, the fucking basilisk. We just want to talk to Amaya. You don't want to be in here, little man. You best go back the way you came. Before I decide to eat you, I'll start. Najlepiej od razu mu przywalić, nie? Fucking juicy when they pop. You sure you have room for me? You seem pretty well fed already. My master only ever fed me when I won. I won a lot. Now, you've got to the count of three to turn around and walk away. Chyba nie możemy, nie? Two. You're scary, fat man.
Good thing I'm looking for Scary. I need fighters like you. Hear that? This little man wants us to fight his battles for him. We do what Amaya says. We'll talk to her. Teoretycznie się udało, przynajmniej na razie nas nie zjedzą. Chyba to nie tak miało być. Nawet na pewno nie tak. No dobra, ale na razie jeszcze żyjemy. Może jest pół sukcesu. A przynajmniej jakaś część sukcesu, może źle powiedziałem pół. Czy ja coś mogę tu zrobić oprócz uważenia po lewo i prawo? Mogę zejść? Mogę. No to aha, mogę podejść do dołu pewnie, o to chodzi, żeby popatrzeć. Nie. Musimy tu się przedźwignąć. Gdzie ona jest w ogóle? O! O, mamy kolejnego ochotnika do walki, rozumiem. Chyba tak. Dobra, idziemy dalej. Beszka nam tu macha. Okej, no to nas przedstawili właśnie. Well, hello there. Amaya! Take her! You must want something pretty bad to risk coming in here. Och, kurczę. So, out with it. Before I decide not to let you leave. Mam ofertę. Come with an offer! One that'll interest you and your men. If you wanted my interest, you wouldn't have shown up with her. No, chyba się nie lubią. Nie wiem, o co chodzi, ale zaraz się dowiemy. Amaya, na pewno. Please! Please what? I had a friend once, the Basilisk, but she died a long time ago. O, rozumiem, że ta ją kinęła. My freedom. You walked out on me. On all of us. Fighting side by side, we were goddesses of the pits. But when you're born trash, I guess you can't help going back to the gutter. Leave her alone. I don't care what your history is. Beska's the most loyal friend I've ever had. So, what is it that you want? Why shouldn't we rip you to pieces and feed you to the beast? To chyba ten jest bestia. No, no. Amciu, amciu. No dobra. Będzie przemowa. Cienko to widzę. My patience wears thin. My enemies mean to butcher my family in Westeros. They killed my father. They killed my little brother. And now myślę, że nikogo to chyba nie obchodzi. To help me avenge their deaths and reclaim my home. You think we sell swords? We don't fight other people's wars. We are pit fighters, artists who paint in blood. That was yesterday. The fighting pits have been closed. You're all free now, free to do what you want. Don't you see that? Yes, we are free. Why would we follow another? We don't have masters anymore. Why would we follow anyone ever again? I'll make you all rich. Your masters, they used you. They made gold from your blood. But I am offering you a chance to earn for yourselves. Amaya, trust me. He's got enough gold for all of you. You want to lead pit fighters? You have to earn their respect. Shit. We don't know who you are until we see you bleed. You're gonna have to show them you can fight. No to right. Będzie zabawa. Who's the best you've got? His name is Bloodsong. He's vicious, fearless and fast. Oh, I've never seen him before. Take a good look then. He's the man who's going to kill your boy. And if I beat him, you and your men will join me in my fight. If you can beat Bloodsong, you'll gain our respect. But no one has ever beat him. Right. No tak. Suppose I better get this over. No dobra. So what are you supposed to be? With your little axe?
your pretty blonde beard. I'd sooner bend you over to fuck than fight you. Thanks for noticing the beard. Well, come on! Let's see how you die! No. Myślę, że będziemy tutaj mieli nie jeden raz powtórkę z walki. Dying wish? This ought to be good. Will you return to Westeros and kill as many White Hills as you can? No. I'll spend all your gold on the finest of whores. Okej, może być. Hey! I need those! You'll fight with the weapons we give you. Wow. Lipa. You all see this cockless Westerosi? He's come to order us to battle, like our masters did. I kill no man because another orders me to. I kill a man because it pleases me. Let me show you how we dance in Meereen. No też. You fight dirty. I like that. Choose a weapon and try not to die. Dobra. Only one of you leaves the pit alive. May the best fighter win. The best would be me. Dobra, co nam tu dali? Here, use this. O, zobaczymy. Ten jeszcze nie walczyłem. Ciekawe. Are you ready? Westerosi. Dobry jest gostek, nie? This is gonna hurt. Yours will be a beautiful death. Isn't that something you'd like to say? Dobre. Hear that, boy? We cannot let the crowd go wanting. Dobra, teraz pytanie. Co zrobimy z nim, jak go już pokonamy? Jak myślicie? Zostawić go żywym, czy nie? No, nie udało mi się. No właśnie. Ja wziąłem maczugę? Ups, będzie fajnie. Would it help if I stood still? Maybe? Come on, pretty boy. Whoops. O, i co teraz? Opa go, no, nie jest tak źle. Wytrącić mu, dobra. Son of a whore! Last chance, West. Dobra, ostatni raz. Coś ciekawego dostępu. Wow. No dobra, niezły. Ups. Ups. Look at the cockroach crawling in the dirt. We all know there's only one way to deal with insects. A, będzie znak zwykle siłowanko. No. O, taka niezła zadymka, nie? Znowu siłowanie. I... Ups. I'm ready, Westerosi! Don't hold back! Don't intend to! Look at this terrified boy! He fears his end! Nie gadaj, tylko walcz, jak to mówią, nie? Ups! Znowu ten będzie spaniaczył jakimś chwytem, no właśnie. Przecież to było moje już. On mi to wymyślił. Przecież to miałem już w ręku, kurde. O, dobra, ale nie zabijajmy go, nie zabijajmy go. No. Dobra. Nie. Dobra, tak może być. Stopa go.
Chyba wygrałem. No może zrobić jeszcze jakiś ostatni ruch dziwny. Już mnie lubią. Oczywiście, że go oszczędzę. Where I come from, we don't kill people for sport! Nie zaimponowałem, a to ciekawe. The masters who once held your chains decided who lived and who died. But as you can see, I'm not here to be your master. I chose you for a reason. You're true warriors. Warriors I admire and respect. You deserve better than this. You deserve more than to die for someone else's entertainment. Fight with me and you will have glory and gold. If you've got the balls to follow me, we will set sail at dawn. And to those too craven to join me, to hell with you! Ła, to było niezłe. To pewnie nie zaimponowałem, tak podejrzewałem. O, jest północ, to lubię. Ło! I knew them! What are those things? Oh, God, over here! Over here! Kurde, Cotter czy Tom, nie? Będziemy musieli z nią walczyć. Ewidentnie, ale coś cienko panu idzie. No tak to jej nie załatwi, trzeba łeb obciąć. No właśnie, chciałem powiedzieć. Trzeba obciąć łeb! Chłopie, co ty filmu nie oglądałeś? Serialu? Ale sierota, nie? No może, ale właśnie. Mało szansy. No ty, co jest? Też naciskam. No, obcięła łapy. Tyle dobra. Cotter wiedział, o co chodzi. Tak to się robi, chłopie. Dobra, trzeba jej pomóc. Ciekawe jak. No nie no, jeszcze można łeb obciąć. Halo. O Jezu. Znowu kolejna. Łeb, łeb, łeb. Ale obetnij głąbie! Co ty, nie umiesz ciąć? To za cienias. To za cienias, no. Chwyć tą gałąź, co się gapisz. Ale ich tu jest! Tu, gałąź, gałąź, chłopie. Wiesz? Tak jest, ta się spali, dobra. Mamy z nią spokój, ale zanim jest następna. Dobra, też będzie spokój. Wow. No to fajnie. Jeszcze idą. Wow, myślę, że czas ten spadać. We make for the North Grove. But we need to stick together. No nie ma wyjścia, chłopie. Teraz i tak już nie. Run, 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 dokładnie. I hope you're right about this, Garrett. No ja też mam taką nadzieję. No dobrze, moi drodzy. Zobaczmy jeszcze, co się z Mirą będzie działo. Czuję, że będzie wesoło. Mam to się ukaże. Your Grace, you're familiar with my brother's chambers, aren't you? Certainly you've been here before. You looked rather confused when you came in. I don't know what you mean, Your Grace. I'm told you know these chambers as well as anyone. You're quite the curiosity, aren't you? You made it clear your loyalty was with Lady Marjorie.
yet now you hardly serve her at all. Have I displeased you, Your Grace? I've heard things. I understand you've been quite busy. Tell me, do you consider yourself an honest, loyal handmaiden? One can never tell with you northern girls. Assuming an honest person exists in King's Landing. It hasn't been easy, Your Grace, but I've done what I've needed to do. Haven't we all? I've done my best to keep an open mind about people like you. Yet, Lucan tells me you invited yourself to Tommen's coronation party. How exactly did that happen? It can't have been easy. I do what's necessary, Your Grace. Including using another girl to talk your way in, I'm told. Dużo wie. You're not above using people to get what you want. Good. Why would you be so reckless as to risk your neck for what? It all seems rather careless, considering the consequences. My family is still very much at risk, Your Grace. It was crucial I attend. Your family. Sometimes that's a convenient lie we tell ourselves. When I suspect your issue with Lord Andros played a part in it. You've been such a busy little handmaiden. I assume Lady Marjorie knew nothing of this. No, nie wiedziała. No, Your Grace. This wasn't the first time you've hidden the truth from her. You've no qualms about lying to her, have you? Tell me the truth. Your secret is safe with me. I have in the past, but I won't anymore. You're a clever girl, aren't you? Perhaps I mistook your northern stubbornness for ignorance, but now I see there's more to you. You're a cunning girl, and perhaps you can help me. Your Grace? You're quite friendly with my brother Tyrion. I need you to speak with him before the trial begins. I want to know who he intends to call as a witness on his behalf. Consider it a favor to the crown, for which we will all be grateful. I guess I could, Your Grace. It won't be easy. Tyrion is devious. You'll have to hide your intentions, otherwise he'll tell you nothing. You may prove to be a useful little bird to me. Assuming you do. Myślę, że Tyriona nie wykręcimy w balona. In return, I'll take care of your problem with Lord Andros. Thank you, Your Grace. Tutaj też nic nie wykręcimy. And I doubt anyone will miss him. Aczkolwiek, jakby się udało coś załatwić, to może, ale wątpię, czy Tyriona oszukam. Tutaj też nie zaimponowałem, ale w sumie specjalnie, bo mógłbym powiedzieć, że owszem, kłamałem ją, wtedy pewnie by nie zaimponowałem. Dobra, moi drodzy. Na razie to wystarczy. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Szczerze przyznam się, że nie zależało mi do końca na to, żeby imponować Cersei, bo mógłbym powiedzieć, że owszem, okłamałem ją i tyle, i ona pewnie by to łyknęła. Jako to, co ma być, chociaż nie wiem, nie jestem pewien. Ale w sumie nie musimy już teraz kłamać Margaery, bo nie ma po co. Chyba, że gra po prostu wymyśli, że nie będzie innej opcji, tylko i tak będziemy musieli wybrać, że skłamać. Tutaj niestety często się to zdarza. Tak samo było zresztą z Tyrionem. Nie do końca można było przewidzieć, jaki będzie efekt. Albo, że nie będzie można potem jakby, nie wiem, wytłumaczyć całej sytuacji, ani między danymi rzeczami o tym porozmawiać, bo to nam gra po prostu pokazuje to, co chcemy, także niestety. Ale nieważne, moi drodzy, historia jest naprawdę ciekawa, robi się to ciekawie. To co, widzimy się w następnym odcinku. Hej, hej!